Dlaczego ojciec namazuje dzieci Boże? Bo mama, jak jeszcze raz powiedziałam. Nie, to poczekamy, aż zjesz. Pierwsze to jest rozczarowanie Kościołem. Drugi etap to jest rozczarowanie ludźmi, którzy są w Kościele wokół nas. A trzeci etap to jest rozczarowanie sobą. I dopiero wtedy można się zachwycić Panem Jezusem. Dopiero wtedy. Uczestniczymy w tej Eucharystii, która jest tym progiem do rozpoczęcia trwania wieczystej adoracji. To jest jednocześnie i wdzięczność wobec tych, którzy już się w to dzieło włączyli, ale także zapytanie do nas, czy jest taka możliwość. Czy może i my możemy zobaczyć, spojrzeć w serce i odkryć pragnienia Pana, aby przy Nim trwać. Bo to jest wielkie dzieło i wielki dar dla nas wszystkich. To miejsce, z którego będzie biła obecność Pana Jezusa, nie tylko, że On będzie wystawiony w Najświętszym Sakramencie, ale że będzie adorowany, że przed Nim będzie nieustannie ktoś trwał i czuwał jako reprezentant i przedstawiciel nas wszystkich. Na barki tych, którzy już to dzieło podjęli, wkładamy te główne intencje, intencji rodzin i o nowe powołania, ale przecież także wszystkie te, z którymi tam przed Jezusa będzie się szło. Przeżywamy rok modlitwy, ogłoszony przez papieża Franciszka przed rokiem jubileuszowym. I w tym roku modlitwy jest też zachęta i do pogłębiania i wzrastania w modlitwie osobistej i wspólnotowej i też o adoracji w parafii, żeby każda parafia zobaczyła, jaki krok w tym kierunku może zrobić. I tutaj u Jolenty, dla tej parafii, dla całego miasta i okolic jest ta propozycja, jednocześnie szansa i łaska trwania przed Jezusem zawsze. Jak mówił ksiądz proboszcz przed mszą świętą w ogłoszeniach, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, tak długo jak Bóg da. To jest poruszenie serca dla wszystkich, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to wielkie wyzwanie. Dzisiaj to inaugurujemy.
chodzić na mazę dzieci Bożych. Nie, to poczekamy, aż zjesz. Dlatego, żeby uczyć się o Bogu. To starsza grupa, dlaczego chodzi na łazę? Bo jest ciekawie, bo lubię i bo... Mogę spotykać znajome osoby, które bardzo lubię i razem z nimi rozmawiać o Panu Bogu, jest ciekawie i się nie nudzę. Integrujemy się i uczymy się o Panu Bogu. Bo jest fajnie. No mamy super. Też. Nie, ale nie przesadzamy. Co ja mówi, bo zjadła. Bo gdy Malek by widział i ja bym chciała na łazę Dzieci Boży. Na łazę Dzieci Boży, bo ty są ci obok. I chcę mówić Aniele Boże z Bracia i siostry, nasze kolejne spojrzenie na Kościół, oparcie o Słowo Boże z kolejnej niedzieli, już trzeciej w naszej serii. Powiem wam, może to będzie najbardziej osobista homilia z tej serii. Powiem wam, co w tym słowie dzisiejszym najbardziej dotyka mojego serca, jakie zdanie. Dobrze, żebyśmy tak byli nastawieni. Zachęcam do tego, byście przeczytali przed Mszą Świętą. Dzisiaj w dobie internetu to nie jest problem. Co miesiąc tutaj udostępniamy książeczki 5 minut z Bogiem, to się chyba tak nazywa. I tam są czytania z danej niedzieli. Zachęcam, żeby podejść raz w miesiącu po przewodnik katolicki i zabrać, by móc sobie przeczytać Słowo Boże, by pytać: Panie Boże, co Ty do mnie mówisz? Jak tutaj słuchamy, wiecie, tak przelatuje. Więc powiem wam, co mnie dotyka z dzisiejszego słowa. Jedno zdanie. Ono jest ukryte trochę, bo jest refrenem psalmu. I tak brzmi, śpiewaliśmy to przed chwilą. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Oczywiście to czytam w kontekście tematu tych homilii, czyli o Kościele. I to jest moja odpowiedź, tak to teraz w tym momencie rozumiem, że to jest moja odpowiedź na pytanie, które spotyka nieraz księży. Myślę, że nie tylko mnie, może was spotyka. To brzmi mniej więcej tak. Jeszcze jesteś księdzem? W ogóle co ty tam robisz jeszcze? Przecież my Ciebie znamy. Nie jesteś złym człowiekiem. Czemu siedzisz w tym bagnie? Pośród tych wszystkich zboczeńców, złodziei, pijaków, nastawionych na gromadzenie bogactwa albo na władzę. Ty jeszcze chodzisz w niedzielę do kościoła? Przecież jesteś dobrym człowiekiem. Co Ty jeszcze tam chcesz dostać, usłyszeć od tych czarnych? Na poprzedniej, o, widzę, że takie pytania nie są wam obce. Na poprzedniej wszyscy patrzyli, jakby pierwszy raz słyszeli. Może inne środowisko. Ja cieszę się, że jeszcze mamy my księża takich ludzi, którzy są nam w stanie to powiedzieć. Bo oni tak rozumieją Kościół. Tak? Że przyzwoity człowiek dzisiaj powinien raczej się nie trzymać z tym towarzystwem. I to jest miara też naszego upadku. To nie tylko kwestia, że my co, źle rozegraliśmy PR, nie? Że mamy, czyli public relation, że mamy, nie tak się pokazujemy od tej dobrej strony. Rozczarowanie Kościołem
To jest, myślę, powszechne uczucie. Nie wiem, czy wy jesteście rozczarowani Kościołem. Ja jestem. I to mówię nie oskarżająco, tak? Tylko mówię w kontekście szerokiego słowa, że przecież ja nie jestem lepszy od uczniów, którzy byli rozczarowani Panem Jezusem. Mówię na podstawie dzisiejszej Ewangelii. Zobaczcie, co tam się dzieje. Pan Jezus mówi w tej Ewangelii dzisiaj, w tym fragmencie. On mówi bardzo ważną rzecz, fundamentalną. Mówi, po co przyszedł? Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, jest zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie. Bez tego by nas tutaj nie było. Bez tego by nie było Kościoła. Bez tej miłości, która wydała się za nas, aby nas zbawić i przywrócić nam życie. W Jezusie odzyskujemy życie, które straciliśmy przez grzech. Więc nic ważniejszego. Pan Jezus nie mógł powiedzieć. A co oni w tym czasie robią? Pan Jezus pyta, o czym to rozprawialiście w drodze? Oni się pokłócili. Który z nich jest największy? Widzicie, jaka przepaść? Między tym, co mówi, czego chce Pan Jezus, do czego dąży, a tym, czym my się zajmujemy? Bo ta przepaść, która była, jest w tej Ewangelii między Jezusem a apostołami, dzisiaj też jest między Jezusem a nami. Może chcemy czegoś zupełnie innego i stąd to nasze rozczarowanie też. Jeden z dominikanów, wydaje mi się, że z Francji, ale nieważne, powiedział tak i to chyba takie jest echo takiego słynnego zdania. Nie wiem, kto to powiedział, że jak byłem młody, to chciałem zmienić cały świat. Jak byłem starszy, to chciałem zmienić ludzi tylko wokół siebie, swoje środowisko. A teraz, kiedy jestem stary, to chciałbym zmienić tylko siebie. Pewnie to słyszeliście. I myślę, że to jest echo tego zdania. Ten dominikanin powiedział tak. Żeby dojść do takiej świadomej, dojrzałej wiary, to najpierw musisz się rozczarować Kościołem. Później musisz się rozczarować ludźmi, którzy w Kościele są wokół ciebie. A później musisz się w Kościele rozczarować sobą. I dopiero w tym rozczarowaniu sobą zachwycisz się miłością Pana Jezusa. Pozwólcie, że sobie to jakoś wyjaśnimy. Pójdziemy krok po kroku na podstawie tego słowa. Rozczarowanie Kościołem. Ja wam opowiem o moim rozczarowaniu Kościołem. O tym się zaczęło zaraz na początku, już kiedy byłem w seminarium. I później też. To znaczy właśnie coś takiego jest w człowieku, że jest się pełnym ideałów, pragnień. Moja myśl była taka, będę opowiadał innym o Panu Jezusie, oni się zachwycą. Jak mi się to udawało w liceum, gdzieś tam wobec moich kolegów czy koleżanek, to widziałem jakiś tam błysk wokół, że to jest jakaś odpowiedź na ich dylematy, ich problemy. W seminarium okazało się, że nie wszyscy tego chcą. Że są układy, które niewiele mają wspólnego z Ewangelią. Więc pierwsze rozczarowanie. Drugie, kiedy byłem młodym księdzem, też doświadczyłem w Kościele zła, mobbingu, dzisiaj się mówi. Wtedy nie wiem, chyba nie znałem tego słowa. Do dzisiaj jeszcze jakoś tam walczę w sercu z moimi uczuciami o przebaczenie tym osobom, bo to nie była jedna. Więc ja jestem rozczarowany Kościołem nie tylko dlatego, że coś tam w mediach usłyszałem czy przeczytałem, tylko że sam tego doświadczyłem. Że w miejscu, gdzie spodziewałem się, że będzie prawda, będzie miłość, było coś zupełnie innego.
Ktoś to sprzeciwia się miłości, otwarciu na siebie, prawdzie. Rozczarowanie ludźmi? No też, ale nie chciałbym, żebyście to potraktowali jako narzekanie. Po prostu, bo tacy też jesteśmy. I musiałem się z tym pogodzić, że chociaż zobaczcie, w naszych wspólnotach parafialnych przede wszystkim, zakonnych, gdziekolwiek, chociaż deklarujemy się, że jesteśmy wierzący, że idziemy za Panem Jezusem. I tego jest dużo dobra, dużo piękna i dużo świętości. Zobaczcie, co się czasami przebija na wierzch. Szemranie, ploteczki, brak zaufania. Mówiłem to już poprzednio, chyba na pierwszym kazaniu z tej serii, że boimy się siebie. I wreszcie rozczarowanie sobą. Naprawdę nie jestem takim księdzem, jakim chciałbym być. Daleko mi do tego. Pamiętam takie zdanie z seminarium, że jeżeli chcesz być dobrym księdzem, to najpierw musisz być dobrym człowiekiem, później dobrym chrześcijaninem, a później możesz myśleć, że możesz być dobrym księdzem. No więc nie jestem dobrym chrześcijaninem. Na każdej spowiedzi to sobie uzmysławiam. Nie jestem pewnie dobrym człowiekiem. We mnie wiele jest rzeczy do poukładania. W tym duchu, w jakim dzisiaj myślą apostołowie. Kto z nas jest pierwszy? No właśnie, zadajmy sobie to pytanie razem. By zachwycić się Panem Jezusem. Bo musimy najpierw zobaczyć, co się z nami dzieje. Jesteśmy w drodze przez nasze życie. W drodze we wspólnocie, tej wspólnocie parafialnej. W drodze w Kościele. Kościół jest dla nas to Kościół Gnieźnieński, na czele którego stoi ksiądz prymas. I gdzie my idziemy? Idziemy gdzieś z Panem Jezusem. I o co my się kłócimy w drodze? Czy czasami nie jest tak, że chodzi nam o własne sprawy? Jakub, zobaczcie, w drugim czytaniu on jest konkretny i zawsze surowy. Jego mowa jest tak, tak, nie, nie. Zobaczcie, on nie krytykuje niewierzących tutaj, tylko mówi do tych, którzy są w Kościele. Skąd się biorą spory między wami? Wojny i kłótnie z waszych rządz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nie posiadacie, gdy się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, starając się jedynie o zaspokojenie swych rządz. Do tego służy właśnie rozczarowanie sobą. Bo kiedy mam tylko swoje cele do osiągnięcia, to Pan Jezus, Kościół, może być tylko jednym z narzędzi. Niedawno komuś tłumaczyłem. Zobacz, jak masz potrzebę spania, wyspania się, to potrzebujesz dobrego łóżka. Dobrze, żeby był wygodny materac, prawda? A jak masz potrzeby duchowości, no to potrzebujesz Pana Boga? Czyli co? Czyli Pan Bóg jest dla ciebie tak ważny, jak łóżko wygodne. Na przykład. Czy do tego to sprowadzamy? Może wtedy apostołowie właśnie dlatego szli za Panem Jezusem. Bo jak Pan Jezus założy Królestwo Boże, tak, to domyślamy się po innym fragmencie Ewangelii. Jak Panie Boże założysz Królestwo Boże, to będziemy ministrami u Ciebie. Jak będę się modlił, będę w Kościele, to nie zachoruję na raka. To nie zabraknie mi pieniędzy, albo będę miał więcej.
I zobaczcie, i w tym momencie potrzebne jest nasze rozczarowanie. Zobaczenie, jak Pan Jezus nas rozczarowuje, bo idzie w innym kierunku, niż byśmy chcieli. Bo Pan Jezus gdzie idzie? Do Jerozolimy. Znowu dzisiaj, kolejny raz. W zeszłym tygodniu Piotr mu stawał na drodze. Nie? I mówi, Panie Jezu, zły kierunek. Bo co ludzie mówią do tych, którzy są rozczarowani Kościołem i zwracają się do Pana Jezusa? Wy psujecie Kościół. Bo wy zgadzacie się, że na mówienie o tym, że nie jesteśmy doskonali, że nie wszystko wiemy, że wśród nas, bo my wszyscy jesteśmy grzesznikami, popełniamy błędy, nie myślimy po Bożemu. Jezus mówi do nas, ja tak, ja wiem o tym, dlatego właśnie ja to biorę na siebie. Ja idę do Jerozolimy, by wszystkie te błędy i grzechy przyjąć na siebie. Chcę być dalej z wami, bo chcę was poprowadzić dalej moją drogą. Rozumiecie, dlaczego teraz ten psalm dla mnie jest taki ważny? Bo to jest moja odpowiedź. Bóg podtrzymuje całe moje życie właśnie w tym rozczarowaniu sobą i innymi. To On nas ratuje i zbawia. Jeśli dalej, kiedy doszli już na miejsce, Pan Jezus im powiedział ważną rzecz. Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Dlatego, że nie mogę powiedzieć, że ja jestem lepszy. Nie mogę powiedzieć, że ja wiem lepiej. To mogę jedno powiedzieć, idąc za Panem Jezusem. Siostra, święta siostra Teresa z Lisieux. Już wam mówiłem, że to jest moja ulubiona święta. Święta przyjaciółka. Myślę, że się nie obrazi, jeżeli tak o niej powiem. Powiedziała takie zdanie. Nauczyłam się zapominać o sobie, żeby innych ucieszyć. I od tego dnia byłam szczęśliwa. Zobaczcie, jak mała Tereska głęboko zrozumiała dzisiejszą Ewangelię. Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich sługą wszystkich. W tym rozczarowaniu my musimy zapominać o sobie. Bo jeżeli tyle zepsułem, to nic mi się w Kościele nie należy. Natomiast mogę być przy Panu Jezusie. I próbować jakoś na tyle, na ile mogę, ucieszyć innych dobrem, życzliwością, przyjaźnią między sobą. Zobaczcie, chcemy te małe rzeczy tutaj w naszej parafii robić. Prosimy was, przyłączcie się do nas przez proste gesty, że się uśmiechniemy do siebie, jak będzie znak pokoju. Jeszcze raz was o to proszę, podamy sobie ręce. Spojrzymy w oczy, że przyjdziemy na kawę na 11, jak nam pasuje, w niedzielę, żeby poznać innych. Że przyniesiemy wodę dla powodzian i zawieziemy. I tak dalej, i tak dalej. Nauczyłam się, żeby innych ucieszyć. I od tego dnia jestem szczęśliwa. Pan podtrzymuje całe moje życie.